Kilka tygodni temu często całą rodziną ubieraliśmy choinkę. Teraz trzeba znaleźć chętnego, który ją rozbierze. Ale to nie koniec, bo z przyschniętym już drzewkiem trzeba jeszcze coś zrobić. Pomysły na niepotrzebne już choinki mają niektóre miasta. Paweł Jędrusik. W Bytomiu choinki, ale tylko te w doniczkach, dostają drugie życie. Te z poprzednich zbiórek można już zobaczyć w kilku miejscach. Teraz miasto ponownie zachęca mieszkańców do współpracy w zazielenieniu Bytomia. Żeby po jej rozebraniu odnieśli żywą choinkę do zaplecza technicznego Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Taka choinka ma szansę ukorzenić się na nowo w Bytomiu, ponieważ Miejski Zarząd Dróg i Mostów podda ją zabiegom pielęgnacyjnym i posadzi na jednym ze skwerów w Bytomiu. Podobnie jest w Rudzie Śląskiej. Tam do końca stycznia żywą choinkę można przynieść do Biura Utrzymania Zieleni MPGM TBS. Ważne jednak, żeby drzewka miały korzenie. Choinki zostaną zasadzone jedynie w momencie, kiedy będą dogodne warunki. Jest jeszcze jedno miejsce do oddawania choinek, jest to rebd numer 2 w dzielnicy Wirek na ulicy Osiedlowej 6. W Katowicach choinki z kolei nie zyskują, a dadzą życie, bo miasto wykorzystuje je w nieco inny sposób. Jeżeli chodzi o te drzewka naturalne, one po rozdrobnieniu poddawane są również procesowi technologicznemu i zamieniane na taki granulat, który później służy jako nawóz przy zakładaniu na przykład trawników w mieście. Natomiast sztuczne choinki w wielu miastach mieszkańcy powinni wystawiać jako odpad wielkogabarytowy, zgodnie z harmonogramem odbioru.